Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje rozmyślania dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Matko Przenajświętsza, w której błogosławione ręce złożył Pan Jezus wszystkie skarby łask Bożych, sercem Jego nam nabyte i w sercu Jego zawarte. Wyjednaj nam wszystkie łaski, jakie widzisz dla dusz naszych najpotrzebniejsze, abyśmy czcząc i wielbiąc tu na ziemi serce Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, wraz z Twoim niepokalanym sercem czcili je i wielbili u stóp Twoich w niebie na wieki. Amen. Dzień 19. Serce Jezusa uzdrawia chorych. Wszyscy, którzy mieli chorujących rozlicznymi niemocami, przyprowadzali je do Niego, a On, na każdego kładąc ręce, uzdrawiał je. Każde serce ożywione miłością Boga i dla Boga miłością bliźniego przejęte, szczerze lituje się nad każdą nędzą, wszelkiego rodzaju cierpieniem drugich. Wprawdzie w sercu oświeconym wiarą świętą cierpienia i choroby duszy większą wzbudzają litość niż cierpienia i choroby ciała, bo gdy dusza cierpi od grzechów, wtedy grożą jej cierpienia wiekuiste, obok których niczym są wszelkie, chociażby najcięższe cierpienia na tej ziemi poniesione. Jednakże i cierpienia doczesne bliźniego w sercu prawego chrześcijanina wielkie budzą współczucie i litość i nakłaniają go do niesienia każdemu cierpiącemu wszelkiej ulgi, jaka jest w jego mocy. A że ze wszystkich cierpień, jakie człowieka co do ciała w życiu doczesnym dotknąć mogą, najdotkliwszym cierpieniem, bo zamykającym w sobie wszelkie doczesne biedy człowieka, są choroby, każde więc serce litujące się nad wszelką nędzą bliźniego przede wszystkim lituje się nad chorymi. Kto zaś i nad chorymi nie ma litości, ten już i cienia miłości bliźniego w sercu swoim nie posiada. A gdyby ktoś miał serce obojętne dla dotkniętych chorobą rodziców, dzieci, krewnych, sług i domowników, o takim można by sądzić, że on nie tylko już żadnej nie posiada miłości bliźniego, ale i wiara jego jest podejrzana. To też Pismo Boże powiada: a jeśli kto o bliźnich swoich, a najbardziej o domownikach, pieczy nie ma w ich potrzebach i chorobach, ten zaparł się wiary i gorszy jest niźli poganin. Że serce Jezusowe każdego człowieka bez wyjątku bardziej kochało, niż najlepsza matka kochać może dziecię swoje jedyne, niż ktokolwiek może miłować bliźniego, który by szczególne miał prawo do jego miłości, przeto najdroższe serce Jezusowe litowało się nad każdym chorym, jakąkolwiek chorobą, niemocą lub kalectwem dotkniętym, i go pocieszało i uzdrawiało. Nikt też nie potrafiłby wyliczyć, ilu chorych najlitościwsze serce Jezusa uzdrowiło. Bo kogo tylko w podróżach swoich ciągłych spotkał Pan Jezus, wnet najmiłosierniejsze serce Jego przywodziło Go do tego, że Go natychmiast uzdrawiał. Słowem, niezmierną liczbę rozmaitego rodzaju cudów spełnił Pan Jezus na ziemi, ale najwięcej uczynił, uzdrawiając chorych. Lecz jak dalece najdroższe serce Jezusa lituje się nad chorymi, jak wyjątkowo raczy być nimi zajęte, widzimy to dzisiaj nawet, kiedy w Najświętszym Sakramencie dla biednych chorych robi taki nadzwyczajny wyjątek.
Oto Bóg nasz, utajony w Przenajświętszej Hostii, w Komunii Świętej, cały i najprawdziwiej obecny, nie raczy do nikogo zgoła na ziemi udawać się, nikogo nie odwiedzać. Chce, aby wszyscy, czy to najpotężniejsi monarchowie, czy ubodzy jacyś ludzie, czy najwyżsi dostojnicy Kościoła, czy prości wierni, żeby wszyscy przychodzili do stóp tego Boga w ołtarzu utajonego i tam przed Nim, kornie upadłszy na kolana, cześć Mu oddali i o potrzebne łaski pokornie błagali. Ani do najpotężniejszego w świecie cesarza, ani do Ojca Świętego, papieża, żeby nie wiem jak go zapraszali, nigdy, a to nigdy, nie raczy się udawać. A do chorego, najmilsi? Do chorego jest na każde jego zawołanie. Najdroższe serce Jezusa wyrywa się do takich, czy dzień, czy noc, czy pogoda, czy najstraszniejsza burza, czy blisko, czy daleko. Czy ten chory w bogatych pałacach mieszka, czy na śmietniku gdzie, w jakiej opuszczonej oborze leży? Co prędzej każe serce Jezusa prowadzić się do Niego. Nie ma wymówki. Chociażby ksiądz najważniejszą jakąś sprawą swojego powołania był zajęty, wszystko powinien porzucić, nawet mszę świętą przerwać, byle zanieść Jezusa do chorego. Byle Jezus go odwiedził, pocieszył, pokrzepił i co będzie najlepszego, uczynił dla jego duszy. I w końcu, na domiar dowodu, jak serce Jezusowe lituje się nad chorymi, nie przebiera wcale, jaki jest chory, nawet co do duszy. I do największego grzesznika pospiesza Jezus drogi. Owszem, im on większy grzesznik, tym pilniej sercu Jezusa do niego. O serce, serce niepojętej ku wszystkim miłości i litości, a już chyba więcej jak niepojętej litości nad chorymi, bo litości takiej, że z litości nad chorymi samo nad sobą nie masz litości. O serce Jezusa, uzdrawiającego chorych i tak litującego się nad chorymi, naucz, że nasze zimne i bez litości serca litować się nad każdą nędzą bliźnich naszych, ale szczególnie nad biednymi chorymi, abyśmy, spełniając nad nimi uczynki miłosierdzia chrześcijańskiego, naśladując w tym najlitościwsze serce Twoje, pamiętając na te słowa: coś Cię najmniejszemu z tych uczynili, to mnieście uczynili. Wysłużyli sobie spełnienie się na nas samych i tych znowu słów Twoich. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana. Módlmy się. Maryjo Przenajświętsza, któraś pełna dla chorych litości, w tajemnicy nawiedzenia świętej Elżbiety pozostawiła nam przykład miłosierdzia nad chorymi. Daj nam najlitościwsze dla chorych serce Jezusa, Syna Twojego, a Pana naszego i Twoje własne tak wiernie naśladować, abyśmy, ćwicząc się w uczynkach miłosierdzia chrześcijańskiego przez całe życie nasze, za przyczyną Twoją, Przenajświętszych serc Waszych, miłosierdzie nad nami u stóp Twoich wychwalali w niebie na wieki. Amen. Prosząc o łaskę spełniania wszelkich uczynków miłosierdzia, a szczególnie względem chorych. Zdrowaś, Maryjo.
Wysłuchane treści pochodzą z dzieła ojca Prokopa Kapucyna, Najświętsze Serce Pana Jezusa, 33 rozmyślania dla Jego czcicieli. Pełny audiobook oraz wersję książkową nabędziesz na stronie najjejgłowie.pl.